No, nie pomalujesz. Mam mówić? Nie, nie mówić lepiej. Lepiej nie mówić, jego trzeba tak przyszczyć. A może byś mógł iść na przykład, wiesz, tak, górę najpierw, potem drugi pasek? Może. No nic, testujemy. O wynikach prac poinformujemy, bo to się za chwilę zejdzie i żeby nie musimy się kłócić na tej, na wizji. Tak, oto mamy unboxing tarasowy, bo się tu już chaszcze zrosły i trzeba było nabyć taki sprzęt. Zaraz otwieramy, oglądamy i trzeba habazia obciąć, bo już zaczyna zarastać ulica. Będę miał dzisiaj swój życiowy debiut w obcinaniu żywopłotu, bo jeszcze wcześniej nie było nigdy takiej okazji ani potrzeby. Mam tylko nadzieję, bo troszkę jest sfatygowane to pudełko, że to wszystko tutaj jednak będzie chciało działać. Plomba jest. Tutaj też poklejone. No ale to oni to lubią zamordować tymi taśmami te opakowania. No, ja się tylko obawiam, że czy jak nie zacznę równać tego żywopłotu przy obcinaniu, czy się nie okaże, że zostaną trzy patyczki na krzyż. No, ale to pójdziemy z żoną. To spróbujemy ogarnąć temat. Narzędzie ostre zamknij. I co tu mamy? Obstrukcja. Reklamka i jakieś coś. Aha, trzeba to pewno zarejestrować. No to się zarejestruje, żeby była gwarancja jakaś ekstra. Tylko żeby mi tego nie zwiało. To jest Advanced HGCAT. HGCAT 70. Aha, i to tyle. Nic tam zapewne więcej nie ma. Pudło out. Tutaj następne jeszcze jakaś karteluch. Coś tam widać? Widać. To karteluchy sobie damy. Pewno gdzieś tu. I co to jest? 500 watów, 1700 obrotów na minutę. Made in Hungary. I na kablu, nie na akumulatorze, bo jest to tak sporadycznie używane urządzenie, że jednak nie akumulator, bo to pewno dwa, może trzy razy w roku. Średnica cięcia maksymalna 34 mm. Łojocie. No, powiem wam, że wygląda to dość chytrze. Dobra, idziemy zobaczyć krzak, o którego to się tutaj rozchodzi. No, taki boszek. Wagowo, no nie jakiś ciężki. Dość dobrze leży w ręce tutaj zabezpieczenie, żeby sobie tam gdzieś nie wsadzić łapy, kabelek. To jakaś opcja, żeby sobie połączyć, żeby sobie zawinąć przedłużacz, żeby się nie rozpinało. Dobra, idziemy zobaczyć na tego krzaka. I tu oto ten żywopłot jest dzisiaj do opędzlowania. Wysokie to jest, dość duże. Ja chyba nawet na wyprostowanej ręce nie jestem w stanie tam sięgnąć w pełni na samą górę, także drabinka. O. I tu, że tak powiem, od ulicy tak wygląda, bo tutaj już faktycznie patrząc na tutaj linię innych płotów, no to wystaje ewidentnie. No, kawał krzaka
Także zaraz pobieramy drabinę, przedłużacz i tniemy. Zobaczymy, co to w ogóle tutaj pokaże. Należy się zaznajomić ze sprzętem, chociaż już nie ukrywam, że to pierwsze cięcie zapod było, ale właśnie żeśmy z żoną już doszli do wniosku, że jak ona tutaj będzie tak chodzić i mi pokazywać, że jeszcze tu gałązka, że jeszcze długa, że się dzisiaj, że tutaj jeszcze kawałek, że się dzisiaj musimy pokłócić. Ale zobaczymy, może jak rasnie. Ale tnie jak wściekła, nic się nie pyta. Żadnych dyskusji. Ja się niestety jeszcze na YouTubach nie zaznajomiłem z żadnymi tutaj tymi technikami strzyżenia żywopłotu i na pewno robię to źle. Ale niech będzie źle, ale niech będzie zrobione. Idzie, nie? No, także tak to właśnie wygląda. Oho. No i poszła tam, no. Dzieci jeszcze sterczy. Mów tu mi to. Tu jest cieniej, a tu się zaczyna trochę grubiej. Aha, że to jest buła? Mhm. Nieduża, ale tak. No, nie pomalujesz. Ale mam mówić? Nie mówić lepiej. Lepiej nie mówić, jego trzeba tak przystrzyc to. A może byś mógł iść na przykład, wiesz, tak, górę najpierw, potem drugi pasek? Może. No nic, testujemy. O wynikach prac poinformujemy, bo to się zapewne chwilę zejdzie i żeby nie musimy się kłócić na tej, na wizji. I tak tutaj się sprawa ma, że ona tu już działa. No i troszkę krzak został utemperowany. Co prawda na pewno zawodowi ogrodnicy YouTube'owi robią to lepiej i bardziej równo. Tutaj troszkę mi się wjechało, ale to nic, odrośnie. A poza tym teraz dorobię na szybko filozofię do tego, bo tutaj jak parkują samochody, to tutaj żeby było miejsce, żeby się minąć. No ale krzak w miarę jest odchamiony. No, Jetten Bosch po prostu jak wściekły, nic się nie pyta. O. A tutaj na górze jest strzyżony bardzo lekko, bo chodzi o to, żeby tamta część się dorównała, żeby go wypoziomować, żeby on nie leciał w dół. Jeszcze pokażę od drugiej strony. Stacja pogodowa się tam kręci. No bo jeszcze takie tutaj urządzenie, moi drodzy, wjechało. I jak raz nie klimatyzacja, tylko pompa ciepła. Właśnie będzie trzeba jeszcze prąd tu do niej ogarnąć. A tutaj, o, tak to wyjrzy. Tutaj jest tak ogarnięte, także działa. Tu było wybrane więcej, tutaj jest buła zrobiona, żeby tutaj było przejście, także tutaj jest troszkę grubiej, ale to wcześniej to było cięte w ogóle bez żadnego ładu i składu. On nie był w ogóle tak pacyfikowany, tylko tak jak on dorastał, to tak się powiększał, ale go tutaj myślę w 2 lata opracuję, żeby było dobrze. Także tyle, moi drodzy. I znowu mi się ten fejstrak włączył, nie wiem czemu. Tyle, moi drodzy, na następne chyba jakieś publikacje będą już z tutaj prac remontowo-budowlanych, bo będę ocieplał strych, a w zasadzie sufit, i będę robił system rekuperacji
do domu, także pewno widzimy się dopiero wtedy. Chociaż nie, mamy jeszcze dwa unboxingi. Także tymczasem to wszystko, trzymajcie się. Cześć.